Dni otwarte funduszy europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja w całym kraju odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Również w Katowicach można było zobaczyć to, co udało się zrealizować dzięki wsparciu Unii Europejskiej, czyli m.in. Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Pokażemy zarówno salę wielofunkcyjną, tą największą w MCK, salę audytoryjną na 600 osób, zespół sal konferencyjnych dla 1200 osób, czy też salę bankietową, wszystkie poszczególne pomieszczenia i funkcje będą dostępne. Dochodzą do nas i dobrze, wręcz zachwytu głosy, tak? Brakowało takiego obiektu, takiej bryły, jest bardzo oryginalna. Niektórym przypomina chodnik w kopalni, tak? I dobrze, jesteśmy w Katowicach. Obiekt jest naprawdę architektonicznie bardzo, bardzo dobrze zaprojektowany i jego funkcje również. Także te opinie są pozytywne. Takim punktem najważniejszym dzisiejszego dnia jest zwiedzanie budynku. Tutaj mamy okazję być nie tylko w tych przestrzeniach, które na co dzień są dostępne dla melomanów, dla naszych słuchaczy, ale również odkrywamy tutaj rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o codzienne takie funkcjonowanie orkiestry, pokazujemy zaplecze techniczne, pokazujemy VIP room, także takie miejsce, które naprawdę tylko wybrane osoby na co dzień mają okazję zobaczyć. Pokazujemy studio nagrań. Wejściówki rozeszły się praktycznie w 1,5 godziny we wtorek, kiedy rozpoczęliśmy wydawanie tych wejściówek, ale każdy, kto dzisiaj do nas przyjdzie, będzie miał okazję chociażby wejść na salę koncertową, żeby ją zobaczyć. Zwiedzający siedzibę NOSPR-u byli zachwyceni obiektem. Nie spodziewałem się takiego pięknego obiektu, że tak fajnie jest zrobiony. Naprawdę. Sztuka, naprawdę sztuka dla sztuki, można powiedzieć. Jestem zachwycona. Udało nam się wejść i jestem pod wrażeniem. Ogromnym. Wrażenie niesamowite. Uważam, że budynek powinien być tak jak budynek Opery Wiedeńskiej czy innych sal koncertowych w Europie. Dla wszystkich po prostu zwiedzających udostępniony. Tak jak my zwiedzamy inne miejsca w Europie, tym należy się pochwalić jako najpiękniejszy, najładniejszy współczesny budynek. Dzięki środkom z Unii w Katowicach udało się również przeprowadzić termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży oraz zrewitalizować budynek Muzeum Historii Katowic przy ulicy Rymarskiej 4.